Omawiamy teraz temat atrybutów Boga, Jego natury, Jego charakteru. Więc jest to taki cykl, dzisiaj jest trzecia niedziela w tym temacie i w następne trzy wtorki będę na ten temat usługiwał, więc co zostanie na wtorek, to zostanie na wtorek. Dzisiaj pokrótce postaram się usłużyć w tym temacie. Kochani, zapowiadałem już słowo i temat na ten dzień i wierzę, że każdy pamięta, o czym dzisiaj krótko, bardzo krótko będę chciał powiedzieć, wygłosić krótkie kazanie. Gdzieś w którymś momencie zakończę. To będzie takie troszkę urwane, ale jeśli ten temat cię zaciekawi, poruszy, przyjdź we wtorek. Spędzimy ten czas na rozważaniu dalszej części tego wykładu, tego kazania. Łaska. Jest to temat, który jest bardzo szczególny pod tym względem, ponieważ uważam, że dzisiaj bardzo jest też wypaczony ten temat. Wykrzywiony i sfałszowany. Łaska. Jedna z cech charakteru Boga, z cech natury Boga, którą On się posługuje w obfitości dla nas, dla ludzi. Łaska Boga. Wszyscy coś o łasce wiemy, bo każdy z nas siedzący na tej sali ją otrzymał. Każdy z nas coś wie na ten temat. Znamy smak Bożej łaski. Ale są pewne niuanse w tym temacie, na które trzeba zwrócić uwagę, a to dlatego, że apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, 13 wierszu, poproszę o to, aby wyświetlić ten tekst, zachęca nas z całą świadomością. Pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, 13 wiersz. Zachęca nas z całą świadomością i z całą pewnością, abyśmy całkowicie i pełną swoją nadzieję złożyli w łasce. W łasce. A więc On zachęca, motywuje nas, wręcz nakazuje nam położyć całkowicie nadzieję w łasce. I dlatego uważam, że ten temat jest bardzo ważny, dlatego, że skoro mamy w czymś całkowicie położyć nadzieję, to musimy być w prawdzie. Musimy znać prawdziwą łaskę, bo można się pomylić i o tym już wiemy, bo dwie niedziele temu mówiłem o człowieku z Psalmu 50, pamiętacie, który zaufał całym swoim sercem łasce. Ale jakiej łasce? Jakaż to była łaska, której zaufał? On się sam ułaskawił w swoich oczach. Zaufał, całkowicie zaufał łasce, którą sam sobie stworzył. Powiem wam coś bardzo szczerze. Tam w Psalmie 50 nie ma łaski. Tam był sąd. Gdyż Bóg powiedział do niego: bezbożniku. To był sąd nad tym człowiekiem. Ale ten człowiek pomyślał sobie: o, jakiś ja jestem ułaskawiony. Bóg jest do mnie podobny. Moje życie jest zaakceptowane przez Boga. A więc można się pomylić. Kochani, co ja mam myśleć dzisiaj o tych czasach, skoro wielu ludzi się po prostu ułaskawia? Bóg jest taki dobry, mówią niektórzy ludzie. On mnie akceptuje takim, jakim jestem, nieważne jak żyję, nieważne co robię, jak się zachowuję. Bóg jest dobry. Ułaskawiają się po prostu we własnych oczach niektórzy ludzie. A więc widzimy to, co widzimy i czytamy też fragment, w którym apostoł Paweł mówi: przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę. Nie ścierpią, nie będą znosić już zdrowej nauki, choćby o łasce. Powiem wam dzisiaj także, w tych kilku minutach, które dzisiaj poświęcimy na ten czas, że zdrowej łaski też wielu nie potrafi ścierpieć. Nie potrafi ścierpieć, nie potrafi tolerować tego tematu, kiedy zwiastowany jest w zdrowy, biblijny sposób. Kochani, są tacy. Jeden z wielkich ewangelistów w Stanach Zjednoczonych, prowadzący mega kościół, w pewnym momencie upadł w swoich przekonaniach i stracił swoją służbę. Dlaczego? Bo doszedł do przekonania w swojej służbie, która tak bardzo dynamicznie się rozwijała, że oto piekła nie ma. Tak postanowił w sercu. Rozmyślał o Bogu i nagle taki wywiad z nim był przeprowadzony i on mówi przed obliczem ludzi, kamer, mówi: rozmyślałem sobie o Bogu i tak doszedłem do wniosku, że jakoś piekło nie pasuje do Boga. Jego służba się całkowicie załamała. Ludzie zaczęli odchodzić. O nieszczęśniku, nie myślałeś o tym samym Bogu, o którym my myślimy. O biblijnym Bogu.
Stwierdziłeś, że piekła nie ma. Dlaczego? Bo to się ludziom podobało. Bo to się wielu podobało. Chociaż, tak jak powiedziałem, wielu się odłączyło od Niego. Jest wiele różnych prawd, jest wiele różnych teorii, można powiedzieć, nie prawd, ale różnych teorii na temat tego, jaki jest Bóg, jakie są Jego cechy charakteru. I możemy dzisiaj pocieszać się i łechtać swoje uszy, mówiąc, nie ma piekła, żyj jak chcesz, ale zasadnicze pytanie zostaje nam zadane. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Czym tak bardzo być może zachęcasz się, czym tak bardzo się podnosisz, czy to jest prawda? Bo jeśli chodzi o temat piekła, to wszyscy dobrze wiemy, że piekło istnieje. I powiem więcej, ma się dobrze, wielu tam idzie. Należy na to zwrócić uwagę. Nie będą tolerować zdrowej nauki, mówi apostoł Paweł. Kochani, coś o tym wiem. Ponieważ, muszę powiedzieć tak, z przykrością, co ja mam myśleć o czasach, w których żyjemy? I możesz powiedzieć, a bracie Damianie, ty tyle razy mówisz o tych czasach i tak dalej. Słyszałem to już nieraz. Ale co mam myśleć, kiedy wychodzę w jednym ze zborów za kazalnicę i mówię o sprawiedliwości i o świętości Boga. I moim oczom ukazuje się osoba na sali, która z zatkanymi uszami siedzi przez całe kazanie, bo nie chcę tego słuchać. Nie tolerują zdrowej nauki. A więc, co mam o tym myśleć? Tak, żyjemy w trudnych czasach. Głośmy prawdę i niech tak będzie. Kochani, będziemy przez ten temat łaski przechodzić od ogółu do szczegółu, a więc będziemy mówić najpierw ogólnie, tak jak to jest zgodnie z zasadami, od ogółu do szczegółu. I na początek użyjemy fragmentu z listu do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz. Bardzo ogólny fragment na temat łaski. Na temat łaski Boga. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kochani, a więc ogólnie mówiąc, my wierzymy w ten fragment. Chrześcijaństwo jest wiarą, która zbudowana jest na fundamencie łaski. Tak, tak jest. Wierzymy w łaskę Boga. Wierzymy w łaskę Boga, która przyszła w osobie Chrystusa Jezusa, który umarł na krzyżu. To wszystko, co tam się działo, jest ogromnym objawem Jego łaski względem człowieka. W to wierzymy. Prawdziwy chrześcijanin jest w pełni świadomy swoich słabości, swoich potknięć, swoich grzechów. I jest też także tego pewny, iż jego własne życie świadczy całe przeciwko niemu. Tak. Taka jest wiara prawdziwego chrześcijanina. Ale nie tylko to. Prawdziwy, odrodzony z ducha chrześcijanin ufa i wierzy, złożył całą nadzieję swoją w łasce Chrystusa Jezusa. Iż ten swoją śmiercią, to całe życie, które świadczy przeciwko temu człowiekowi, zakrył, oczyścił, odłączył od grzechu, zabrał winę, jakby, tak jak jest napisane, choćby jak szkarłat były czerwone nasze grzechy, to jednak jak śnieg zbieleją. A więc prawdziwy chrześcijanin nie pokłada nadziei w samym sobie. O, jaki ja jestem dobry, pięknie ubrany. Ile razy chodzę do zboru? Nie! To nie jest fundamentem prawdziwego chrześcijaństwa. Prawdziwy chrześcijanin jest absolutnie świadomy swojej nędzy, swojego starego życia, ale z drugiej strony jest absolutnie świadomy i przekonany o tym. Wręcz to kipi z niego i tryska ta wiara, że tam na krzyżu zapłacił Pan Jezus za wszystko. To jest taka wiara i takie przekonanie, że pomimo świadomości swojego starego życia i swoich upadków, człowiek ten się raduje. Człowiek ten się raduje. Dlaczego? Bo zyskał życie wieczne. Prawdziwy chrześcijanin nie pokłada nadziei w Kościele. Nie. Prawdziwy chrześcijanin nie pokłada nadziei w kaznodziei czy w jakichś usługujących. Nie pokłada nadziei w człowieku. Ktoś, kto pokłada nadzieję w człowieku za Słowem Bożym, jest raczej przeklęty niż błogosławiony. Potknie się na swojej drodze. Nie może ufać człowiekowi.
Ale prawdziwy, odrodzony chrześcijanin nie będzie szukał argumentów, drążąc gdzieś albo wyciągając z kieszeni jakieś denominacyjne doktryny. Nie. Prawdziwy chrześcijanin powie: Chrystus jest moim Panem. Moim Panem jest Chrystus. I zbawiony jestem przez to, co On uczynił. Łaska, mówiąc znowu ogólnie, bo ogólnie ten temat dotykamy na sam początek, sprawia, że niebo zapełnia się ludźmi, którzy uznali się za nic niewartych grzeszników, podczas gdy piekło przepełnia się tymi, którzy uznali się za wiele wartych dobrych ludzi. Chociaż to zdanie, które teraz powiem, bardzo lubię je mówić, wymaga naprawdę wyjaśnienia, aby ktoś nie wyjął go z kontekstu i gdzieś nie próbował atakować mnie za to, co mówię, ale powiem tak i lubię to mówić. Niebo napełnia się grzesznikami, a piekło dobrymi ludźmi. Jestem tego pewien. Chociaż tak jak mówię, musi to być wyjaśnione. Musiałbym tutaj poczynić jakieś wyjaśnienie, ale myślę, że ci, którzy siedzą na tej sali, rozumieją, o co mi chodzi. To jest to samo, co Pan Jezus powiedział, patrząc w twarz faryzeuszom i mówiąc: celnicy i nierządnice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. To jest to samo zdanie. To jest to samo zdanie. Dlaczego? Bo oni nie zaufali sobie. Oni nie zaufali swoim pięknym szatom, swojej dumie. Oni nie zaufali swojemu autorytetowi. Oni zaufali Chrystusowi. I dlatego wyprzedzili, mówi Pan Jezus do nich, wyprzedzili was do Królestwa Bożego. A więc mamy chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, którym fundamentem jest łaska. Łaska Boga. Nie byłoby nas tutaj, ktoś z seniorów tutaj powiedział dzisiaj, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie łaska. Nie byłoby nas tutaj. Twoje i moje czyny nie zaprowadziłyby nas nigdy pod krzyż. Nigdy, gdyby nie łaska. Gdyby Bóg łaskawie nie przyszedł i nie ożywił ciebie, abyś przyszedł do Chrystusa. Nie byłoby nigdy nas tutaj bez łaski. A więc to jest chrześcijaństwo, ale są też inne wierzenia, religie, wiary, które noszą miano chrześcijańską wiarą, ale ja tak nie uważam. Wielu ludzi spotykałem z naszych kręgów, którzy mówią: brat z takiego kościoła lub innego. Chociaż ja nie chcę kategoryzować, ale akurat o tych, których oni mówili, ja bym nigdy brat nie powiedział. Dlaczego? Bo oni nie łasce uwierzyli, ale uczynkom. Uczynkom. Są takie denominacje. Są takie wierzenia, religie, wiary, które uważają, że łaska jest niedorzeczna. Dlaczego? Dlaczego tak uważają, że nie na łasce należy polegać, ale na uczynkach człowieka, więc coś musi człowiek robić. Dlaczego? Bo łaska uwalnia ludzi, a oni nie chcą, żeby człowiek był wolny. Oni chcą, żeby człowiek ciągle przychodził i zniewolony był tym, co musi zrobić, aby coś zyskać. Ale łaska czyni człowieka wolnym, prawdziwie wolnym. Dlatego mamy takich ludzi, którzy wysadzają się dzisiaj w powietrze na ulicach miast. Biczują, kaleczą się, rzetelnie odprawiają ceremonie, liturgię i tak dalej, i tak dalej. Odmawiają zadanej ilości modlitw, praktykują mantry i tak dalej. Można by było tutaj wymieniać i wymieniać tylko i wyłącznie w tym celu, aby nabrać przekonania, że coś zrobiłem, coś uczyniłem, coś mam zrobione. Niektórzy ułożą wielkie pieniądze, aby zyskać jakieś błogosławieństwo niebios. A więc coś zrobiłem. Uspokoiłem sumienie, ale jak wczoraj mówiłem, nie zaspokoiłem go. Tylko na chwilę go uspokoiłem. Wiecie, przypomina mi to troszkę działanie diabelskie. Tak działają narkotyki, alkohol, używki i inne rzeczy. Na chwilę się uspokoisz, ale znowu musisz przyjść, znowu musisz wziąć. Na chwilę spokój, za chwilę znowu musisz przyjść. Jesteś związany od tego, żeby znowu przychodzić. I czerpać z tej studni i czerpać. Kiedy Chrystus mówi: przyjdź do mnie, a już nigdy więcej nie zapragniesz. Będziesz nasycony, zaspokojony, a nie tylko uspokojony. A więc ci ludzie, którzy zawrócili do prawa, zakonu, jak mówi apostoł Paweł, odpadli z łaski, dlatego że nie
zaufali do końca, nie złożyli nadziei w łasce. I mówi dalej apostoł Paweł, skoro tak się mają rzeczy miewać, a więc skoro tak się mają mieć rzeczy, że oto nagle wracamy pod zakon i staramy się wypełniać wszystko i na tym budujemy fundament naszego zbawienia, to apostoł Paweł mówi z całą świadomością, Chrystus daremnie umarł w takim przypadku. To po co Chrystus przyszedł, skoro wracamy do czynienia różnych rzeczy i na tym budowania fundamentu. A my wiemy, siedzimy na tej sali i wiemy, że to właśnie Chrystus, który umarł, jest naszym fundamentem i naszym życiem. On sprawia, że to my, to On sprawił, że żyjemy i możemy mieć pewność zbawienia i patrzeć w przyszłość i widzieć jaśniejące już niebo, które tam z daleka nadchodzi. Gdy pewni ludzie, wierzenia, ludy na całej ziemi. To jest pewien obraz, który coś uświadamia nam. Kochani, praktycznie każda religia, każda wiara, gdziekolwiek posiana, rozsiana po całej ziemi, tam w różnych miejscach budowali świątynie, jakieś wieże i piramidy z wielką ilością schodów pnących się w górę w nieskończoność. Jak myślicie, dlaczego? Dlatego, aby przedstawić tę nieszczęsną prawdę, iż człowiek musi jakoś zapracować, aby dojść do nieba. Zapracować, aby zyskać łaskę Boga. Zapracować, aby dojść gdzieś tam do góry. Podczas gdy chrześcijaństwo mówi, to nie ty idziesz do góry, ale Bóg przyszedł na dół do ciebie. Przyszedł, schylił się, dał ci łaskę. I to jest właśnie ta łaska, że Bóg przyszedł do nas. Jest pewne plemię w dżunglach kolumbijskich, które chyba najlepiej tę prawdę oddało, ponieważ oni tam gdzieś skryci poza cywilizacją mają pewne wierzenia, pewien system wierzeń i jedną z ich takich można nazwać doktryn tego życia, które tam prowadzą, religijnego, jest taka myśl, że Bóg jest za horyzontem. I kiedy człowiek próbuje do Boga dojść, to ten horyzont mimo wszystko się oddala, staje się coraz dalszy. A więc oni sami przekonani, tam poza cywilizacją nikt inny nim nie mówił o Bogu, nigdy. Doszli do przekonania, że Bóg jest poza horyzontem. I kiedykolwiek chcieli się wybrać, aby znaleźć Boga, okazywało się, że ten horyzont jest coraz dalej i dalej i dalej. A więc takie mają wierzenia. To jest właśnie to, o czym mówię. Ludzkie wysiłki, dążenia. Nie dojdziesz. Nie dojdziesz, gdyż sam Pan Jezus przecież wielokrotnie mówił, nawet apostoł Paweł i apostołowie mówili, nie z uczynków człowiek jest zbawiony. Człowiek nie dojdzie sam o własnych siłach. Nigdzie, bo po ludzku myśląc, mówi Pan Jezus, zbawienie jest rzeczą niemożliwą dla ludzi. Ale u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ciągnął dalej tę myśl. A więc tak przedstawia się łaska ogólnie mówiąc. I kiedy przychodzi do nas łaska, kiedy przychodzi łaska do naszego życia, to na co liczyć absolutnie nie mogłeś i czego sobie życzyć nie mogłeś na co dzień, stało się twoim udziałem. To, na co nawet patrzeć ze wstydu nie warto było z tego względu, że człowiek nie mógł na co liczyć, stało się twoim udziałem. Tak jakby ten horyzont przyszedł do ciebie zamiast ty. Musiałbyś iść w stronę horyzontu. A więc horyzont przyszedł do ciebie. Kochani, to jest wspaniały fragment, który teraz zacytuję. Apostoł Paweł mówi tak, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Nie wiem, czy jest ktoś na tej sali z pochodzenia z Izraela, ale wydaje mi się, że wszyscy jak tu jesteśmy, pochodzimy z pogańskiego świata. To o nas jest tak napisane. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. My, poganie, z pogańskiego świata, nie poganie już teraz, ale jakby korzenie nasze są pogańskie, tutaj, europejskie. My nigdy nie szukaliśmy Boga. Tego biblijnego Boga, nigdy. A On dał się nam znaleźć mimo wszystko. I tu chciałbym podkreślić pewną kontrowersyjną prawdę i na niej skończę. Uważam, że to jest najwłaściwszy moment, aby tutaj skończyć, w tym momencie. I przesunąć nieco to zwiastowanie na wtorkowe nabożeństwo.
kontrowersyjna myśl, która dotyka mego serca, ponieważ skoro Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go nie szukają, ale także daje się znaleźć tym, którzy Go szukają, to znaczy, że za każdym razem, kiedy ktoś Go znajduje, zarówno czy szukał, czy nie szukał, to zawsze jest łaska Boga. Zawsze. Nigdy nie wyczyn ludzki. Nigdy. Ale łaska Boga. I mam na to fragment, który zaraz zacytuję i w ten sposób zakończymy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, aby utrzymać swoje życie i serce w pokorze. Ponieważ wielokrotnie się o coś modlę, ale być może jest człowiek, który się nigdy o to nie modlił, a otrzymał, a ja nie. Dlaczego? To jest Boża wola i Jego sprawa. Zarówno ten, który nie szukał, a zyskał i otrzymał, jak i ten, który modlił się latami i otrzymał, to nie jest wyraz Jego wyczynu i odpowiedź na Jego wyczyn, ale łaska Boga. Bo wszystko, co ze strony Boga dzieje się w stronę człowieka, jest łaską. Na nic człowiek nie zasłużył. Kochani, apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, to jest ostatni fragment już wspominany, 11 rozdział, 35 werset. Kto zdołał mu coś podarować, aby liczyć na jego odpłatę w nowym tłumaczeniu? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Apostoł Paweł jest bardzo świadomy tego, co mówi. Nie jestem w stanie zrobić wrażenia na Bogu niczym, aby zyskać jakąś odpłatę. Nie jestem. Wszystko, jeden z ojców wiary żyjący w IV wieku mówił tak. Wielokrotnie go cytuję, ale już ktoś mi zarzucił, że wypowiadam jego imię, więc nie będę, domyślcie się. IV wiek, podpowiedź. Jeden z ojców wiary mówi tak. Wszystko, co dobre w naszym życiu, jest darem łaski Boga. Wszystko, co dobre w naszym życiu. I za to Bogu bądźmy wdzięczni. I myślę, tak jak powiedziałem już wcześniej, w tym momencie warto zakończyć ten temat i być Bogu szczególnie wdzięcznym za łaskę. Za łaskę, bez której by nas tu nie było i za łaskę, bez którego by nie było każdego jednego dnia. Kochani, na wtorkowym nabożeństwie będę mówił nieco o powszechnej Bożej łasce, która jest tak bardzo dostępna i aktualna zarówno dla wierzących, jak niewierzących. Czy pamiętacie fragment, w którym jest napisane, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Będziemy to rozważać. Na ile może człowiek niewierzący korzystać z Bożej łaski i jak mu jest ona darowana? Na najbliższym wtorkowym nabożeństwie ten temat będziemy rozważać i pociągniemy też temat o tym, że łaska nas czegoś naucza z listu do Tytusa. Niech was Bóg błogosławi.